No i przywitał nas nadzieżnie grat. No, nieźle się to zaczyna. Dziennik pokładowy kapitana Klipera. Na jesień, prawie zima. Zimno, musi być zimno. Czekam na szalonego Rogera. Pędzi już po tym, po DTS-ce. Dwa na razie do przodu. Jesteśmy na tuż przed finiszem, dlatego trzeba zarzucić. Kurde, katar mam jak wiero. W nocy zimno było. Też było ciepło, zimno, potem odkryłem gowę. Tak źle, tak źle. No, no właśnie, ja miałem dokładnie to samo, tylko że to trwało we w pół godziny, jak zaczęły mi zamarzać powieki i było jednak. No chodź, chodź. No tam zobaczymy, co to bobry nawyprawiały. Chodź. Ale to... Nie ma nic do oglądania. Drzewo obaliły bobry. No. O, idzie. Pa, tego bobra nagrywaj w żółtym. Czekaj, bo cię nie widzę. To się dzisiaj chyba będą zbierać dzisiaj, bo Rześko mieli rano. Nie przygotowani. I już są białe. Tam, zapraw tam. Chodź. Nie tam, właśnie, że tu. Jak już coś, to tu. Nie pod wędki. Wykluczone. Trzeba chyba pomału zacząć dokarmiać na zimę. Nie? Trzeba będzie kupić hawerfloki. Trzeba nie dokarmiać, tylko trzeba wędki zarzucić. No, zaraz. Ja już rozumiem, że 12 godzin spoko. To mogła być za duża przewaga. Ale no zaraz my, muszę to ogarnąć. Rano jesteśmy po kawie i o 4, bo to już nie ma co gadać. Ja muszę się dopiero zorganizować. Chodź, idziemy zobaczyć, co bobry zrobiły. A właśnie, no. Rzeźbią. Ciekawe, jakie one mają zamiar, nie? Z tymi drzewami. Co, o co tu chodzi? No. Co? Jakiś problem? Nie. O, to proszę pokazać mi śpiwór nowy. Taka mała baba, a śpiwór raz większy od mojego. Jaki ciepły. No. Ty masz trochę mniejszy. U mnie nie ład, u mnie nie nagrywaj. Nieład. Kobieta poza namiotem. W namiocie nieład. Co tu się dzieje? Że to odwijał chyba z godziny. A gdzie masz ten nowy kołowrotek? Przy drugiej wędyczce. Wygram ten zakład. Mówisz? Hat! 12! Ściągnięta żyłka. Nie ma się tu spieszyć. To świeci. Patrz, jaki perfekcjonista, obciąć nadmiar. Tu za to oczko. Jedno oczko na maroczko. I duszyczka do koszyczka. I dzień dobry. Aha. No, dobrze. Patrzę na niego i się męczę podwójnie. A to dopiero pierwsza wędka, no. Pierwszy kołowrotek. Kaj tam przypony, montowanie kulki. O, drugi kołowrotek. Za chwilę, spokojnie. Na spokojnie, na powoli. Żeby trzeba było tak do drugiej zarzucić. Nie, śpiesz się, mówię. Nie spieszę się, wszystko na powoli, na spokojnie, bo to musi być dokładnie. I przyjemne przede wszystkim. Delikatnie mu to rozplącz. No widzisz, kura. Super. O, to jeszcze te. To jeszcze teraz przypony. To ja się drzemnę chyba. No wieśki. O, patrz, czyli wchodzi mi 600 metrów 34. Co ci zwiała? Teraz trzeba pomysł jakiś na szynętę wymyśleć. Działamy. Zarzuca już? Tak. Tylko najpierw jeszcze przynętę musi zrobić. Tu się jeszcze
coś dobrze. Akcent czerwony do burego peletu. No, tu jeszcze by coś się zmieściło, kurde. Weź tą żółtą, co miała być miodowa, a pachnie lizolem. No, ostatnio miałem na nią rybę. Popapy. Jedna miała pachnieć miodem, pachnie lizolem, a druga pachnie też... To jest właśnie tak, ta druga. Jakimś lekarstwem. Ale miałem na obydwie te kulki w zeszłym tygodniu brania. No, no tu sobie zawiesz ślucinę. No, kurde, zaczynam się bać, aż myciarki przeszły. Nie wiem, czy zimna, czy ze strachu. Dobra. Będzie działać. A tutaj na tą drugą taki mam. Dwie kulki z Carrefouru. Też na nie zawsze było branie. Jeszcze nie koniec. Ponieważ nie znasz mojej tajnej broni. Ileszczyka do koszyka. Eksperymentalnie. A to jest tajny worek, do którego nie należy zaglądać. Ja wiem, tam mysz ostatnio była, to jest chupa od myszy. Tak, wielka? Ja myślę, że akurat zamiast tego przyponu to sobie różaniec załóż. I takie jeszcze mam jakieś. Co prawda to są przynętowe, ale... To dla myszki. Nie dla myszki. Się. Ja tu widzę ogromny potencjał. Nie mam pojęcia, gdzie to poleciało. Na pewno do wody, bo był plus. Celłeś. Celłeś. No. Spróbuj powtórzyć to samo, a zaś celniesz. Ja. Służy swinger, widzę. Służy, służy. Już ja tu mogę więcej zrobić. No. Łaskaj. Nie, nic, nie dotykaj. Śpiewaj im. Muszę na oliwisko odwrotnie. Dziubek, nie wiem, czy chodzi, że mi się chce śpiewać. I to tą zakazaną piosenkę. No, ale wpada w ucho, no. Wpada w ucho piosenka. Dlatego nie należy zaczynać jej śpiewać, bo ona potem nie chce wylecieć z ucha. Nie chce wyjść, no. No. Jednak... Martisz nie ma wiele talentów, nie tylko wędkarstwo i pisarstwo, jeszcze muzyka by doszła do tego. Męcząca, bo męcząca, ale doszła. Jaka męcząca? Strasznie męcząca, kura. Dla ciebie, my uwielbiamy ten kawałek. Świt osrebrzył mi twarz, bezsenną noc z powiek skradł. Tulona tak w sen, bezbronna jak on, spokojnie śpisz obok mnie. Mija czas i nic bez zmian. Mija czas. O, przyniosłeś drzewo. No, takie ogromne, wielkie. Idziemy po drzewo. Nie wędrujkę? No. Księciunio odpoczywa. Ahoj, przygoda. Gdzie idziemy? Do lasu. Który obrać teraz kierunek? Dobra, to teraz chodźmy po coś grubszego. Nie rąbiemy drzew. No. Dzień dobry. Będzie wiało bardzo. No tak, to mamy zasłonkę z kołyski, która i tak się nie przydaje na razie. Właśnie takie rzeczy. Panie Prometeuszu. O,
chwyciło się chyba. Zadziałało. Zadziałało. Nie, to nie jest żadna... Wystarczyło stanąć. To trochę mokre, bo bobry ścieli. Wykorzystaliśmy, także sponsorem dzisiejszego ogniska są bobry. Cześć Kiciuś, co tam? Idź do niego. Zwab go. Ale jak jego mu złapa? Normalnie. To jest po sobie zepsi, który przeszlaje. Ale jaja. Jaki piękny, nareszcie. Kurde, wygrał sezon. Cześć. Thank you.